Proszę Państwa, następny projekt uchwały przygotowany przez zarząd w sprawie korekty rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych dzielnicy 9 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków na 2012. Paragraf 1. W ramach zadań powierzonych dzielnicy 9 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków w roku 2012 zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą zakupy dla Straży Miejskiej na działalność profilaktyczną na terenie dzielnicy 9, kwota 4000. Pozostałe na wyżej wymienionym zadaniu środki w kwocie 2050 przeznacza się na współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej autochodzik. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję uchwałę pod głos. Otwieram dyskusję. Ja bym na przewodniczący wytłumaczył radnym, o co to chodzi, ten auto. Nie. Bo to nie każdy na pewno ma. No i jeżeli... I dla kogo? Nie wiem, to po co. Czy są pytania? Mam. Jak wygląda taki automodzik? Duży, mały? To jest dmuchana zabawka. Była prezentowana na dniach dzielnicy. Jest używana przez Straż Miejską do prezentacji na terenie młodszych klas szkolnych i przedszkoli dla przeprowadzenia szkolenia w zakresie zachowania się w ruchu drogowym dla dzieci poprzez zabawę. O, wystawione było na dniach dzielnicy. Było to dobre. Ale ja tego nie rozumiem. Chciałam prosić o wytłumaczenie. Zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą zakup dla Straży Miejskiej na działalność profilaktyczną na terenie dzielnicy 9, kwota 4000 zł. A pozostałe na wyżej wymienione. Pozostało w międzyczasie wydane. A było samo stwierdzenie na działalność profilaktyczną i nie było w zakresie rzeczowym autochodzika. I w tym momencie, żeby móc wydatkować te pieniądze na te cele, należało dołożyć to. Czyli razem jest 6,5 tysiąca. A to też jest 4 tysiące. Łącznie 4 tysiące pozostałe na wyżej wymienionym zadaniu środki w kwocie 2050 przeznacza się. To chyba jest jasne i po polsku. Nie, to nie jest jasne. Kwota jest 4 tysiące, wydano zadanie jest pod nazwą zakupy dla Straży Miejskiej za 4 tysiące i pozostałe w zadaniu środki w kwocie 2050 przeznacza się na współfinansowanie, czyli co się przeznacza, ile pieniędzy się przeznacza na ten zakup? Nie, może to nie jest do końca czytelne, może zamiast zmienia się zadanie, które było zapisane w uchwale, było zapisane pod... No nie jest to czytelne. Nie jest czytelne, ja też nie wiedziałem, tylko po wyjaśnieniu... Się uzupełnia się, ale wcześniej też nie wiedziałem, co się może napisać tak, pozostałe, może napisać tak, pozostałe na zadaniu zakupy środki. To jest konsultowane. To jest konsultowane, bo był trochę inny zapis. Musimy rozumieć, znaczy, proszę pana. Nie, był inny zapis, który praktycznie zamiast tego zadania, znaczy zamiast zakupy dla Straży Miejskiej na działalność profilaktyczną, wpisywał w pierwszej pozycji działalność profilaktyczna, kwota 1950 zł. Oraz drugim współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej. Zostało to zmieniane przez prawnika. Może napiszmy uzupełnia się zakres. Ale może ja bym nie tak zmieniła. Pozostały na zadaniu zakupy dla Straży Miejskiej na działalność profilaktyczną środki w kwocie 2050 przeznacza się na współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej. Ale tak jest napisane. Pozostało na wyżej wymienione zadanie. Nie jest użyte. Zmienia się zakres. A to jest nieprawdziwe, bo zakresu się nie zmienia, tylko się to uzupełnia. Inaczej, bo zmienia się to. Straż Miejska. Ale nie mówmy, co nie mówi. Mówmy o tym, co jest. Mówimy o czytelnym zdaniu. Straż Miejska, dlatego się zwróciła w pismo, ponieważ... proszę Państwa, pozwólcie mi do końca. Ale nie o to chodzi. To w zapisie, a nie co zrobiłam. My nie wiemy, co zrobiła. Ty działacze
środku ważnego uczynała. Ale proszę Państwa, proszę Państwa do... Ale po co mamy wykłady? Nie wiem, o co chodzi, bo nie ma takiej możliwości. Nie, akurat to było zmienione przez radcę prawne, bo mój zapis drugi. No, relacje prawnego w takim sposób. Ale to jest nieczytelne. Ale to jest nieczytelne. I na pewno nie zmienia się zakresu zadania. Dlatego, że tytuł zadania zostaje bez zmiany. Ten zakres się tylko uzupełnia o dodatkowy punkt na kwotę 2050 zł. Ja uważam, że rzeczywiście było tak właśnie w tym stylu, że wymieniało się te dwa zadania. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Znaczy nie mogę pobierać. Co jest teraz na tym typu zadania? No to nie było. Bo to jest nowe zadanie. Tak, było uzupełnienie zapisu. Uzupełnienie. Właśnie sam mówisz uzupełnienie, a jest napisane zmienia się. Nie można zmienić czegoś, co zostało zrobione. Uzupełnia się. Albo poprawkę. W 2000 roku uzupełnia się, tak? Dokładnie. Uzupełnia się. Zapis rzeczowy zadania pod nazwą. Co się uzupełnia? Uzupełnia no, się, będzie źle. Nie może się uzupełniać. Proszę Państwa, pięć minut przerwy do uzgodnienia. Musimy przeanalizować. Ale przepraszam bardzo. Pismo Straży Miejskiej. To nie chodzi o Pismo Straży Miejskiej, tylko popatrzcie do poprzedniej uchwały, jak wyglądało to zadanie. I oni wydatkowali. Ale to trzeba przyznać, że rzutem rady zostały. Trzeba do tego zacząć. To jest to, co na zadaniu. No to nie małą literą, tylko jakoś o dużej literze, żeby to nie była kontynuacja tego zdania. Bo tak to nie wiadomo co. No to w tym momencie możemy na kwotę, za kwotę.
kwotę, na kwotę, na kwotę. Nie, nie, daj tu kreskę, o, i to będzie... A po to nie jest. Pozostałe, inaczej wypowiadam, ten zakup. Zakup rady na kwotę, na kwotę, na kwotę, na kwotę. Pozostały na wyświetleniu zadanie. Zostały na wyświetleniu zadanie. Po realizacji. Po realizacji. Jest osobne zdanie i wcale nie jest. To jest jeszcze nic nie było. Na wyświetleniu zadanie. I to jest forma... Pozostały na wyświetleniu zadanie środki po realizacji. Po realizacji. Po realizacji. Po realizacji. Po realizacji. Proszę Państwa, Państwa radni, proszę na salę. Nie, proszę Państwa, kontynuujemy obrady. Zostało uzgodnione brzmienie tego paragrafu 1 wyżej wymienionej uchwały. Proszę bardzo, o przedstawienie. Drugi akapit. Zakupy dla Rosji miejskiej. Znaczy pierwszy akapit w ramach do zadania pod nazwą nie zmienia się. Natomiast potem jest do dużej litery zakupy dla straży miejskiej na działalność profilaktyczną na terenie dzielnicy. To nazwa tego zadania. Dziewiąty na kwotę 4000 zł. Kropka. I teraz następna akapit zaczyna się od dużej litery. Pozostałe, poprawiamy na dużą literę, pozostałe na wyżej wymienionym zadaniu środki, i tu dopisujemy po dotychczasowej realizacji w kwocie, i dalej bez zmian, w kwocie 2000 zł, przeznacza się na współfinansowanie za pomocy profilaktycznej autowodnich. Czyli zmieniamy ten drugi akapit na kwotę i od nowej, i nowe zdanie od dużej litery jest z uzupełnieniem. Po wyrazie środki po dotychczasowej realizacji. Proszę Państwa, ja się, jeżeli Państwo dysponujecie, że nie ma orzeczenia, czyli wykreśla się brzmienie, zmienia się, czy nie, uzupełnia się. Nie, tam się nic nie zmienia. Tam nic nie zmienia. Po górze się nic nie zmienia. No to nie ma orzeczenia w tym zdaniu pierwszym. No tak. Proszę przeczytać. Proszę przeczytać propozycję paragraf pierwszy. Dlaczego? Czytam od początku. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych dzielnicy Zielonej w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków zmienia się to orzeczenie. Zakres rzeczowy zadania pod nazwą zakupy dla Straży Miejskiej na działalność profilaktyczną na terenie dzielnicy Zielonej na kwotę 4000 zł. Kropka. I od nowej linijki i dużej litery. Pozostały na wyżej wymienionym zadaniu środki po dotychczasowej realizacji w kwocie 2050 zł przeznacza się na i dwukropek i od myślnika współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej autowodzi. Kropka. I to jest cały paragraf pierwszy. Dziękuję. Otwieram dyskusję na temat projektu uchwały. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Znaczy Bawaria na sześć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta.